Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 1 września 2022 roku Parlamentarny Zespół do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej opublikował raport, z którego wynika, że straty Polski to 6 bilionów 220 miliardów złotych. Na podstawie tego raportu, na podstawie ustaleń zespołu ekspertów, Polska ma domagać się od Niemiec reparacji wojennych. I myślę, że warto przytoczyć kilka ważnych ustaleń tego zespołu eksperckiego i tego raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1944. Autorzy raportu stawiają sprawę jasno. Druga wojna światowa zakończyła się wielką niesprawiedliwością, niesprawiedliwością, która nigdy nie została odpowiednio rozliczona. Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej ma być formą właśnie, no można powiedzieć, taką podstawą do uzyskania odszkodowania za to, co Niemcy zrobili na ziemiach polskich. W latach 1939-1945. I oprócz tej kwoty, o której powiedziałem, a dokładnie kwoty 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, które Polska straciła. W wyniku, w wyniku agresji Niemiec i w wyniku okupacji niemieckiej. Raport przydarza także, także inne dane. To, że życie straciło ponad 5, 5 milionów obywateli polskich, że wojna cofnęła Polskę w rozwoju o 20 lat, że ponad milion rodzin straciło dorobek swojego życia, a straty materialne wyniosły 797 miliardów 398 milionów złotych. Jest także oczywiście przywołanie przykładów Grecji czy Izraela, które otrzymały reparacje wojenne od Niemiec, a Polska tych reparacji. Nie otrzymała, i tutaj oczywiście jest szereg, szereg kwestii poruszanych, począwszy od kwestii moralnych, aż na kwestiach już szczegółowych, szczegółowych wyliczeń i przytaczania konkretnych, konkretnych dat, konkretnych, konkretnych strat, które zostały poniesione przez Polskę. I myślę, że tutaj oprócz tych strat demograficznych, trzeba także przypomnieć ogromne straty, straty materialne. Już o stratach, oczywiście, moralnych nie wspomnę, bo to jest jakby. Osobna, osobna sprawa, natomiast jeśli chodzi o te straty demograficzne, powiedziałem o ponad 5 milionach wymordowanych obywateli Polski na, na skutek polityki niemieckiej. No dokładnie tutaj pada konkretna, konkretna liczba 5 milionów 219 tysięcy. 1053 wymordowanych obywateli Polski na skutek polityki niemieckiej. Jest mowa o 196 tysiącach dzieci odebranych rodzicom i wywiezionych do Trzeciej Rzeszy. Liczba ludności Polski spadła o 11 milionów 400 tysięcy w wyniku rozpoczętej przez Niemcy II wojny światowej. No, mamy tutaj ogrom tych, tych, tych danych przytoczonych. Rzeczywiście. Rzeczywiście straty Polski są olbrzymie, olbrzymie w wyniku agresji i okupacji, i okupacji niemieckiej. Natomiast warto oczywiście przywołać, przywołać te głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, nie tylko polskiej, ale także niemieckiej, które próbują kwestionować, kwestionować właśnie ten dług reparacyjny, który, który Niemcy mają wobec Polski. Dług, którego nigdy tak naprawdę nie spłacili, bo trudno oczywiście... Tutaj mówić o wypełnieniu, wypełnieniu długu reparacyjnego przez odszkodowania w wyniku procesów cywilnoprawnych wytaczanych Niemcom przez osoby, osoby fizyczne. Trzeba oczywiście powiedzieć, że istnieją trzy rodzaje formalnoprawnych odszkodowań wojennych. Zalicza się do nich te międzynarodowo-prawne roszczenia jednego państwa, które jest ofiarą. Czy było ofiarą wobec państwa agresora no, roszczenia dotyczące odszkodowania za straty i zniszczenia w czasie agresji i okupacji. Druga forma to międzynarodowe prawne, prawne roszczenia państwa, które jest ofiarą wobec państwa agresora w związku ze stratami osób fizycznych lub prawnych podczas agresji i okupacji. I wreszcie trzeci rodzaj tych formalnoprawnych odszkodowań wojennych to roszczenia osób fizycznych, bądź Osób prawnych wobec państwa agresora bądź jego formalnoprawnego sukcesora no, na podstawie prawa krajowego. I trzeba oczywiście tutaj podkreślić, że do klasycznych reparacji należy zaliczyć te pierwsze dwie z wymienionych przeze mnie, przeze mnie form. No bo. Istotą reparacji jest to, że, że są to roszczenia jednych państw wobec innych, czy jednego państwa wobec, wobec innego, i tutaj absolutnie ta, te, te pieniądze, które Niemcy przekazywali fizy, osobom fizycznym w Polsce absolutnie nie wyczerpują tego tematu. Jest to próba, była to oczywiście próba zamknięcia ust polskim obywatelom Polski, natomiast sprawa, sprawa reparacji wojennych absolutnie nie została nigdy rozwiązana. I Niemcy posiadają wobec Polski dług reparacyjny, co oczywiście nie ulega najmniejszemu, nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast warto oczywiście przytoczyć te, te głosy, które pojawiają się, jak już wspomniałem, w przestrzeni polskiej i niemieckiej, które próbują kwestionować polskie, polskie roszczenia. No i oczywiście bardzo często pojawia się ten argument, że Polska rzekomo zrzekła się jakichkolwiek reparacji. No to trzeba oczywiście, trzeba oczywiście podkreślić, że zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa nigdy się nie przedawniają. I Polska absolutnie, mimo tego, że upłynęło już kilka, de, kilka dekad od zakończenia II wojny światowej, ma absolutne prawo do domagania się reparacji wojennych. I ponieważ te zbrodnie absolutnie nie, prze, nie podlegają żadnemu przedawnieniu. Drugi argument pojawia się, pojawia się taki, że 23 sierpnia 1953 roku rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej miał ogłosić, że jednostronnie zrzeknie się prawa do reparacji wojennych od Niemiec z dniem 1 stycznia 1954 roku. Oczywiście ta, te, to stanowisko rządu PRL-u pod naciskiem Związku Sowieckiego nie ma absolutnie mocy Wiążącej, nie ma absolutnie mocy yy, ponadczasowej, która, która uniemożliwiałaby Trzeciej Rzeczpospolitej wystąpienia o takie reparacje. Tak jak powiedziałem, zbrodnie przeciwko. Przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa w żaden sposób się nie przedawniają, i, i oczywiście nie można tutaj stawiać, stawiać ofiary w roli, w roli kata, czy ofiary w roli ofiary, która ma przyłożony pistolet do głowy, i która zrzeka się odszkodowań, i, i mówić dzisiaj, że to, było, że, że to było coś wiążącego. No absolutnie nie. i to, to warto oczywiście o tym, o, o tym pamiętać. Trzeba także oczywiście uwzględnić treść między innymi Czwartej konwencji haskiej z 1907 roku ustalenia konferencji poczdamskiej, a także postępowanie Niemiec w stosunku do innych państw, które były ofiarami w trakcie II wojny światowej, a te to postępowanie polegało na zawieraniu z nimi umów i wypłacie odszkodowań. No, Państwo niemieckie powinno skompensować państwu polskiemu szkody związane z okresem II wojny światowej. Także warto oczywiście pamiętać, że treść obowiązujących aktów prawa międzynarodowego i powojenna praktyka w zakresie reparacji, co jest bardzo istotne, w tym ta dyskryminacyjna polityka Niemiec wobec, wobec Polski i polskich obywateli w porównaniu z innymi państwami, które przecież poniosły mniejsze straty materialne i osobowe, przemawiają za dochodzeniem przez Polskę, od Niemiec odszkodowań za szkody spowodowane w okresie II wojny światowej. To rzekome jednostronne oświadczenie Rady Ministrów z 1953 roku naruszyło w ogóle naruszyło obowiązującą wówczas konstytucję, która, która była która obowiązywała z, z, od 22 lipca 1952 roku, ponieważ sprawy ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych nie należały wówcza, nie należały ówcześnie do Rady Ministrów, ale do kompetencji Rady Państwa. Czyli w ogóle ta, to oświadczenie, to jednostronne oświadczenie Rady Ministrów PRL-u z 23 sierpnia 1953 roku po pierwsze było wymuszone przez Związek Sowiecki, a po drugie było niekonstytucyjne. Naruszało, tak jak powiedziałem, konstytucję z, z 22 lipca 1952 roku i w ogóle Rada Ministrów nie miała w ogóle takich kompetencji konstytucyjnych do podejmowania takich, takich decyzji, w związku z czym pomijam już to, że Polska jako ofiara miała przyłożony pistolet do głowy i, i, i było to w, absolutnie niewiążące, ale było to przede wszystkim niekonstytucyjne. Było to także, także niekonstytucyjne, w związku z tym, że naruszało ówcześnie obowiązującą konstytucję. Także że, także warto oczywiście mieć to, mieć to na uwadze, i, i, i to, że to potencjalne zrzeczenie się reparacji wobec całych Niemiec tak naprawdę wymagałoby pod względem prawnym zawarcia wcześniej traktatu pokojowego z czterema mocarstwami sprzymierzonymi, ponieważ tylko one miały uprawnienia do zmiany formuły pożdamskiej tego, co podczas konferencji w Pożdżdżdamie zostało. Zostało oczywiście przyjęte. W związku, z tym, w związku z tym, oczywiście, Polska jak najbardziej ma prawo do reparacji wojennych. Niemcy mają ogromny dług reparacyjny wobec Polski, którego starają się absolutnie unikać. Żadne odszkodowania dla osób fizycznych nie mogą tutaj zastąpić reparacji wojennych. Zresztą te odszkodowa odszkodowania dla osób fizycznych, którymi Niemcy, Niemcy próbują za zatkać usta polskim politykom i, po i oczywiście także międzynarodowej opinii publicznej, są. są są śmiesznie niskie, no tutaj są różne szacunki, mówi się o kwotach między 6 a 11 miliardów złotych, co jest oczywiście kroplą w morzu. Przypomnę tylko, że na sam program 500+, Polska rocznie wydaje 40 miliardów złotych, to jeśli sobie porównamy cały okres powojenny i, i te 6 do nawet 11 czy 12 miliardów złotych, które Niemcy przekazały polskim obywatelom, no to są absolutnie śmieszne, śmieszne pieniądze. Natomiast tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o sprawie, która jest bulwersująca, która jest no, powiedzieć kontrowersyjna to, to, to mało opowiedzieć. Chodzi o wypowiedź, wypowiedź szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który przy okazji prezentacji, prezentacji tego raportu, który dziś omawiam no, wypowiedział słowa absolutnie niedopuszczalne moim zdaniem, słowa, które, no, które już zresztą widzimy skutki tych słów na arenie, na arenie międzynarodowej, które uderzają po prostu te skutki w, w państwo polskie. Przytoczę, ca, przytoczę cały fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli by pań, tutaj jest cytat. Jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, chodzi oczywiście o kwestię reparacji wojennych od Niemiec, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to, je, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy, bo najpierw trzeba o tym rozmawiać, otwarci. Koniec, koniec cytatu no próba wiązania Próba wiązania kwestii reparacji niemieckich z kwestiami roszczeń żydowskich jest, no, delikatnie mówiąc, sprzeczna z polską racją stanu. Po pierwsze, reparacji niemieckich wcale nie przybliża, nie urealnia, natomiast niewątpliwie legitymizuje kwestie roszczeń żydowskich, i to roszczeń, które przecież obejmują nie tylko państwo niemieckie, ale także państwo polskie. To jest absolutne igranie z i myślę, że to co się wydarzyło 12 września, no długo nie trzeba było czekać. 12 września 2022 roku w poniedziałek na stronach izraelskiego portalu Times of Israel został opu została opublikowana kilkunastominutowa audycja i e, jej także omówienie na piśmie, a, a artykuł zatytułowano Polska domaga się reparacji za drugą wojnę światową za Żydów zabitych przez Polaków. Za Żydów zabitych przez Polaków. Szanowni Państwo, mamy do czynienia do, z, z kolejnym atakiem Izraela na Polskę i, i próba oskarżenia, Polaków o zbrodnie o, o współudział w Holokauście. niewątpliwie widać tutaj reakcję na to co, na to co, co, co powiedział Jarosław, Jarosław Kaczyński to jest tak jak powiedziałem absolutne igranie z ogniem. nie wolno tutaj włączać Izraela w kwestie polskich praw do reparacji wojennych od niemiec. To jest wiemy doskonale jak wielka jest dysproporcja jeśli chodzi o potencjały informacyjne polski i Izraela. Polskie służby specjalne wielokrotnie już pokazały swoją ogromną słabość i właściwie niemoc na te ataki Izraela wobec, wobec Polski na arenie międzynarodowej. I tego typu wypowiedzi, takie, które, które słyszeliśmy 1, 1 września z ust Jarosława Kaczyńskiego, powinny być no, no, absolutnie nie powinny mieć miejsca w polskiej przestrzeni publicznej, ponieważ to, to moim zdaniem bardzo mocno osłabia w ogóle polskie starania na rzecz, na rzecz reparacji wojennych od Niemiec, które oczywiście Polsce się należą, i wszelkie mówienie o tym, że, że Polska się zrzekła tych reparacji, są działaniem na szkodę polskiej, polskiej racji stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.